Cześć, witajcie na moim kanale Haniowu Art. Z tej okazji, że jest zima i dużymi krokami zbliżają się święta, to postanowiłam, że w dzisiejszym odcinku Wam pokażę, jak krok po kroku narysować Olafa, ale wszyscy dobrze wiedzą, że Olaf woli lato. Ale akurat Olaf jest bałwankiem, więc bardzo pasuje właśnie do tego odcinka. I jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie dać subskrypcji, kciuka w górę. No i lecimy z odcinkiem. Okej, ja już mam tutaj przygotowaną kartkę i specjalnie mam świąteczny ołówek. Mi ogólnie się on bardzo podoba. I jak już Olafa naszkicuję, połączę wszystkie linie, to potem go poprawię czarnymi konturami, właśnie takim czarnym długopisem. Więc już zaczynajmy. Na początek robimy duże kółko, nie musi być jakieś bardzo idealne, tylko zwyczajne kółko. Następnie robimy mniejsze kółeczko i potem takie duże. Gdy mamy to zrobione, to robimy dwie kreski i cztery malutkie. Robimy dwie małe kuleczki i teraz będziemy robić głowę Olafa. Ok, a więc najpierw robimy tutaj taką kreskę i trochę zaokrąglamy. Robimy znowu taką krótką kreskę. A następnie taką linię. Następnie robimy jakby taki dziób. I robimy uśmiech. Jeśli macie już tutaj zrobioną głowę, to teraz przyszedł czas na taki duży ząb, który mi zawsze przypomina ząb królika. Gdy macie to zrobione, to następnie robimy marchewkę. Jeśli chcecie zrobić taką bardzo realistyczną marchewkę, to możecie zrobić tak. Robicie duże kółko, małe i prawie niewidoczne. Łączycie je. I już macie taką trochę powyginaną marchewkę, taką jak ma Olaf. Ale oczywiście możecie narysować zwykłą marchewkę, na przykład taką. Taką zwyczajną. Teraz robicie kreski. I robicie dwa kółka, które są koło siebie. Dobrze by było, jakby były duże. A w środku małe kółka. Tutaj małą kreskę. I brwi. Gdy macie to zrobione, to robicie trzy kreski. Gdy macie już te kreski zrobione, to teraz robicie drugą linię, żeby były właśnie takie gałązki, czyli można powiedzieć, że to są od Olafa włosy. Jeśli macie to zrobione, to teraz poprawiamy tą średnią kuleczkę. I robimy taki malutki kapelusz, powiedzmy grzybka. Robimy kółko, które ma wyglądać jak węgiel, czyli
guzik od Olafa. Następnie robimy podobny kapelusz, tylko większy. I robicie dwa guziki. Potem poprawiacie kółka. I jeśli chcecie, to możecie to sobie jakoś poszkicować albo pomalować. I teraz robimy ręce. Ręce to są z gałązek, więc podobnie jak jego włosy, robimy drugą linię. Tam, gdzie są palce, to też robimy drugą linię. I już macie ręce z gałązek. Następnie poprawiamy bardziej te guziki. Jeśli macie już skończonego całego Olafa, to możecie go sobie albo pokolorować, albo pomalować. Ja go sobie zrobię czarnym konturem i potem wam pokażę, co można jeszcze dodać do tego obrazka, żeby wyglądał po prostu cudnie. Dobrze, ja już skończyłam robić kontury dla Olafa i będę go sobie teraz cieniować i jego nos zrobię specjalnymi kredowymi pastelami. O, właśnie takimi. I użyję właśnie pomarańczowego na jego nos, żeby to tak bardzo fajnie wyglądało. I pokażę wam, jak można jeszcze dopełnić ten obrazek. Dobrze, ja już tutaj zrobiłam nos i chodzi mi o to, że z filmu Kraina Lodu, z wybranego fragmentu, dowolnego, możecie sobie wziąć jakiś fragment, gdzie Olaf mówi jakieś zdanie i ja sobie akurat wybrałam, bo dla niektórych warto się roztopić. I teraz będę je kolorować takimi bardzo fajnymi markerami wodnymi, o właśnie takimi. I wybrałam, że to będą kolory granatowy, szary i niebieski, bo idealnie będą tutaj właśnie się komponowały z tym napisem. Więc najpierw sobie zrobię tutaj W i W będzie granatowe i będzie z tego wyrazu tylko granatowe, bo dla będzie w kolorze niebieskim, takim błękitnym. Się to nie będzie i roztopić to zrobię tutaj ty. I tak się prezentuje skończony obrazek. Jeśli filmik wam się spodobał, to nie zapomnijcie dać subskrypcji i łapki w górę, a w komentarzach napiszcie, z jakiego fragmentu filmu Olaf powiedział zdanie, bo dla niektórych warto się roztopić. Pierwszą odpowiedź i prawidłową oznaczę dużym serduchem. A więc piszcie w komentarzach, bo warto. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!